Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Na samym początku jest jakaś interakcja, nie planowałem jeszcze zaczynać odcinka, więc nie wiem co tu się stało. Geralt mi zsiadł z konia i chyba dzieje się jakaś akcja. Wyjeżdżałem od barona, szybkie przypomnienie co się działo w poprzednim odcinku. Niestety baron strzelił tak zwanego samobuja w piłce nożnej i niestety zabiliśmy mu przypadkiem żonę, spaliliśmy. No co, mieliśmy zabijać potwory, potwór został zabity, jak dla mnie misja została wykonana. Aczkolwiek chyba nie dla barona, no bo później, tak jak mówię, postanowił pobujać się trochę na linię. No i teraz wyjeżdżając z tego kasztelu, kasztelanu, Gdzie Geralt pieniądze, jak nie chcecie mówić po dobroci? zszedł z konia i Nie, dzieje się jakaś proszę, akcja. nic nam już nie zostało. Panie, pomóżcie! Nie wtrącę się. O, wtrącę się. Zostawcie ich w spokoju. Pardon, A tobie co pardon. do tego? Nie będę spokojnie patrzył, jak ich ograbiacie i mordujecie. To nie patrz, wrażliwy się znalazł. Jeszcze tu jesteś? Ej, brać go! Wam tyle gości zabiłem, że wy się nadal kurwa nie nauczyliście. No to taki będzie początek odcinka. Trzeba wyjść tu z frajerów. Niechaj będzie, no. O kurwa, my sporo w sumie bijemy ich. I o cię dupco. Mamy kurczę niezły damage. Akcji, akcji, akcji. Cyk. Disco. Dzięki, panie. Nie wiem, ktoście, ale ci dzięki. Oni by nas jak świnie pozażynali. A, nie ma sprawy. Expik leci do mnie. No i ja dalej jadę w podróż, widzimy się Już. zaraz. Dobra, teraz możemy naprawdę zacząć. Witam od wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na to, by z powrotem zanurzyć się przez najbliższą godzinę. Piękny świat. Świat Andrzeja Sapkowskiego. Świat Wiedźmina. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Oczywiście została nam jedyna misja główna, którą mogę zrobić, i to nie jest kierunek Skellige. Chyba, czy to jest kierunek Skellige? Nie, to jest misja. A, to jest misja. Nie, to jest Stos Nowigradu misja. Odwiedź Triss w jej domu. Czy możemy wykonać też misję kierunek Skellige, natomiast ona jest sugerowany poziom 16. A Stosy Nowigradu jest na poziom 10. Przeczytajmy może sobie opis tego zadania, a wy możecie w tym czasie zostawić łapkę w górę. Idąc tropem Ciri, Geralt dotarł do największego miasta północy, do Nowigradu. Aby opisać, czym jest Nowigrad, trzeba by wylać morze atramentu. Dość więc powiedzieć, że to centrum kultury i sztuki, główny ośrodek wyznawców wiecznego ognia, ogromny port, ostoja artystów, ale i szumowin spod ciemnej gwiazdy. Jednak w owym czasie Nowigrad nie był miastem, które Wiedźmin zapamiętał ze swoich dawnych wojen. Trwała wojna i zarówno Radowid, jak i Emhyr ostrzyli sobie zęby na bogatą metropolię. W Nowigradzie panoszyła się wszechmocna straż świątynna pod dowództwem Mengego, wspomnianego przez budzących lęk łowców czarownic. Na dodatek miastem trzęśli szeryfowie przestępczego podziemia. Tropienie Ciri przypominało szukanie igły w północnym stogu siana, płonącym stogu siana, i Geralt ewidentnie potrzebował pomocy. Mogła jej udzielić mieszkająca w Nowigradzie Triss Merigold. Także spotykamy się po raz z Triss po raz drugi, i tutaj sobie zacząłem odcinek. Jesteśmy przy mieście, oczywiście Nowigrad. Co? Po drodze wyczyściłem kilka znaków zapytania. Nawet całkiem sporo, bo te wszystkie gniazda potworów i tak dalej, no to były znaki zapytania wcześniej, więc całkiem sporą drogę odbyłem. Zebrałem różne ciekawe ciekawości, jakieś kurcze rzeczy na sprzedaż, więc troszeczkę się obłowimy, kiedy spotkamy tutaj miejscowych kowali. Kupiłem karty do gwinta w karczmie za nami, dosłownie tam, gdzie głowa Geralda. Nie wiem, jak się nazywa, gęsia pipa chyba karczma. I słuchajcie, zaczynamy sobie tym pięknym widokiem. Nowigrad to zupełnie inne miejsce niżeli Velen, to trzeba przyznać, jest piękne, rozległe. No i wygląda to już jakoś w miarę przyjemnie loka, w przeciwieństwie do pierdolonego Velen, gdzie dosłownie wszędzie były tylko bagna, góry, trupy i cały czas wojna, ziemia niczyja. Tutaj już jest w miarę porządniej. Są różne krasnoludy, są różne rasy, są różne architektury, są różne budowle architektoniczne o różnych stylach.
O, świetny pomysł, zapraszam, zapraszam. Tempo, tempo. Więc jest tu na pewno ciekawe, mamy jakieś zwykłe domki, a zaraz koło tego mamy... To najpiękniejsza jałóweczka na północ od pod... A zaraz koło tego mamy gigantyczne miasto. Teraz jesteśmy na przedmieściach tego miasta, no i... No i co? No i zwiedzajmy. Dostaniemy jakieś zlecenie, to może je wykonamy. Turniej gwint o wysokiej stawce. Gosiu, miłośnicy gwinta, hrabia Tybalt zaprasza do Passiflory, gdzie odbędą się turnieje gwinta o wysokie stawki. Z rozrywki w znakomitym towarzystwie czekają was sowite nagrody. Zapraszamy wyłącznie damy i dżentelmenów z odpowiednim zabezpieczeniem majątkowym, które jest konieczne do pokrycia wpisowego. Wymagane ponad przeciętne dobrych talii, ich wartość będzie sprawdzana podczas zapisów. No obawiam się, że niestety na razie się jeszcze do tego, do tych ponad przeciętnych talii niestety nie zaliczamy. Mam tutaj zlecenie na białą damę, to w sumie może ją bym wykonał na samym początku. Geralt, daleko to jest w ogóle? Najpierw zobaczmy, czy to jest daleko, bo mi się nie chce podróżować. A nie, to zaraz koło tego. To wykonajmy może na samym początku. Zlecenie biała dama, tak na, biała dama, tak na rozgrzewkę. Geralt natknął się w Nowigradzie na ogłoszenie oferujące nagrodę za pokonanie niejakiej białej damy, która straszyła w podmiejskich polach. Wiedźmin, któremu zawsze potrzebne było złoto na nową zbroję, miecz albo alchemiczne ingrediencje, przyjął zlecenie w nadziei na łatwy zarobek. Mamy 1000 golda, posprzedawałem różnych rupieci, ale zawsze można mieć 1100. Zaraz będziemy nowy, kurczę, wiedźmiński secik robić, a to jednak trochę kosztuje. Helma. O kurwa, przepraszam, najmocniej panią. Witajcie. Pardon, pardon. Moja mama tak zawsze mówiła, pardon. Bywaj. Witajcie mi. Kurwa. Przychodzę w sprawie białej damy. Taką miałam nadzieję. 5 razy ją popchłem. Ogłoszenie wisi, że już wyblakło na słońcu. Chyba coś czuję, że nie będzie dużego pola do negocjacji. Pytajcie, ile wlezie. Na pola i tak strach chodzić, żeby nie skończyć jak Mirko i jego banda. Czyli się boi. Mirko i jego banda. O kim mowa? Mirko i reszta? Wiecie, o tak. Boi się, czy można dużo pieniędzy wyciągnąć. I uradzili, że jak wespą białą damę przechędożą, to pójdzie w cholerę. Romantycy. Ale biała dama widać odrzuciła ich awanse. Ciągle leżą w polu. Ludzie boją się ich chować. Biała dama straszy na pola? Tak, tu zaraz za chałupą, przy starej wieży. Ludzie mówią, że tam zamieszkała. To jak, wybawicie nas od niej? No pewnie, ale coś mi tu sceną kurwa nie gra, nie, wariacie. Najpierw porozmawiamy o nagrodzie. Dama nie zając, nie ucieknie. No tutaj chodzi o, ewidentnie mówi, że się boi. No to solidne 330. To za dużo. Ale jak trochę zejdziecie, to się jeszcze dogadamy. Dobra. No to za 320 w takim razie. To za... No 310, myślę, że jesteśmy... No babcia, kurwa, ze 300 wyjść już jest równo. Niech będzie. Tyle jeszcze mogę dołożyć. No i co ty? Nie wiem skąd ty masz tyle siana, ale... Zajmę się tym. I to skuteczniejszą metodą niż Jurny Mirko. No dobra, więc z tym sobie zaczniemy dzisiaj. Jakieś zlecenka, jakaś misja. Nie mam pomysłu na dzisiejszy odcinek. W sensie nie do końca wiedziałem, co chcemy właściwie robić. Wiedziałem, że chcę pograć w giereczkę, ale co nas czeka w sumie w tym Nowigradzie i tak dalej, to nie miałem żadnego pojęcia. Kurwa, jakie tam jest wielkie budowle, co to tam jest? Jakiś wielka giga, Big Ben. Duży Ben. Coś w tym rodzaju, jakiś zegar czy coś, nie wiem. No, może być fajnie, szczególnie jest to, no, jest to nowe miejsce, jest to nowe rzeczy tu są, nowe potwory. Dziewki kryć, wiedźmak idzie. A przecież my je... A zresztą chuj. A w sumie masz rację, z tym gigakoksem. Cokolwiek zobaczył przed śmiercią, nieźle się wystraszył. Czemu? Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Pewnie jakaś... Robota południcy. Ognica. Skóra blada, chociaż nie stracił krwi. Czyli to nie wampir. Miały być 4 ciała.
A tu coś jeszcze jest? Zaschnięta krew. Bardzo stara. Ślad osmalenia jest za to świeży i nienaturalny. Medalion drży przy nim. Okej, okay, no właśnie mówię, że zawsze te zleconka są... Ślady są głębokie, nierówne. Ktoś uciekał w panice na oślep. Naprawdę fajnie napisane, przynajmniej dla mnie. Jest to interesujące, nie wiemy co nas spotka. Znaczy wiemy, że... przeszukać te wieże. Wiemy, że to raczej będzie potwór, ale w sumie nigdy nie wiemy. Tak naprawdę ktoś może fałszować albo coś. A teraz to raczej jak zabił dwóch gości, to wątpię. No wyznacznik, zamek Draham. Zamek Hamir? Kurwa, jakiś tam zamek. Zdążyłem przeczytać. Do piwnicy? O, czemu to zawsze musi być piwnica? Jeszcze się rozdzielmy. Mieliśmy iść w dwóch i... O! Warto się tu rozejrzeć. Dobra, rynsztunek szkołkota? Śledź zlecenie. Pewnie, że tak. Co ty gadasz? Czy tutaj normalnie rynsztunek szkołkota? On jest na 14 poziom, a my mamy 12. To zajebiście. A to nie w Kermorel miało być? A nie, bo to kota. Ty, to na który to jest poziom, jak to jest kota? A na 17, dobra, ale to jesteśmy tu przy okazji, więc jakby. Jeżeli przy okazji zaniosło nas tutaj zlecenie, no to elegancko, nie będę musiał już tutaj przychodzić. Cię dlatego warto brać zlecenia, ale tu kurwa bogatości. Ulepszony olej przeciwko reliktom, te super są te oleje, naprawdę. Jak na przykład mam olej, który daje mi 25% obrażeń przeciwko ludziom, przecież to jest turbo OP. Młódce tych ludzi, chłopie, jak... Nie wiem, jak co się młóci. Kukurydzę się młóci. O, dobrze, że spojrzałem do góry. Tam coś się dzieje do góry. Mogę tam jakoś wejść? Mogę, jeszcze tam drabina. Gerwart. No musimy koniecznie zbadać tą skrzynkę. Bo mnie rozniesie. No na bank tu jakieś diamenty są, a ja nie mogę podnieść. Dobra, czy tu... O! Zbadaj. Ciekawe. Ślad jak po przejściu wiru powietrznego. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Unika mnie. Ale jeśli zdobędę coś, co do niej należało, będzie musiała mi się ukazać. Ja to bym, szczerze mówiąc, znalazł... przede wszystkim mój rynsztunek szkoły kota. To jest dla mnie najistotniejsze. Chodźmy do piwnicy w takim razie. Może tam znajdziemy. A może jest tutaj schowany? A nie, ale... I tak spoko tu jest. O! Tu jest kościotrup, że nie zauważyłem. Dobra, chodźmy na... A tu coś jest? Nie ma. No dobra, to chodźmy... Na początku rynsztunek, najważniejsze tam. Kurwa, biała dama. Pizdy, ustam białą damą. To się będzie przejmował. Cru. O, za to rynsztunek szkoły mojej ulubionej kota. Rynsztunek szkoły kota jest totalnie giga OP. Trzeba to znaleźć, to koniecznie. O, coś czuję, że tu będzie, co? Tak jest, stalowy miecz. No dobra, pamiętnik Prince Adriana. Od razu może sobie przeczytam. O kurwa. Kean sprawił się znakomicie. Źle się stało. Rzecz jasna, że profesor Glogger zaginął gdzieś w podziemiach Estaiar z resztą elfickich schematów, ale już sam szkic miecza stalowego jest wart tyle, co klucz wiosek południowej Redanii. Co klucz wiosek? Podzieliliśmy się zdobyczą na pół zgodnie z umową. Ja zatrzymałem schematy miecza stalowego. Kajan zabrał ze sobą schemat na kuszę. Muszę przyznać, że zakonserwowanie w occie głowy reszty członków wyprawy nie były mi potrzebne. Acz imponujące mi sumienność i rzetelność Kiana. Co? Zakonserwowane w occie głowy reszty członków wyprawy nie były mi potrzebne? Nic nie rozumiem. Wszak Wiedźmin dał mi słowo, że żaden z archeologów żyw est Jan nie wyjdzie i nie wyszedł. Tym bardziej mi żal, że Kian nie przyjął oferty, jako mój osobisty Garde du Corps nie brakowało mu niczego. Stosowny żołd na śniadanie, kawior i truskawki, a na obiad homary. Co dzień kąpiel, nadworny cyrulik i kurtyzany obojga płci. Jakby mu czego brakowało ze mną. Widać, lubi szlać się po świecie, bo nie wierzę, by Jakub z Dębiuchy mógł mu dać więcej niż ja. Jakub z Dębiuchy?
Odrzędny kapitan, co za garść koron przewodzi do Nowigradu dziwki do portowych Alfonsów? Może w końcu jakiś sztorm tę dziurawą kryptę zatopi i Kian wróci do mnie z podkulonym ogonem. Dalej jakieś wulgarne bezgroły, reszta nieczytelna. Po dłuższej przerwie we wpisach. Ludzie mówią, że latający jeleń, na którym pływam Kian, rozbił się u wybrzeży Niw. Dzięki moim klątwom? Nieźle. Może by wstąpić do szkoły czarodziejów Banart. To mi chyba zaznaczy... Tak, zaznaczyło mi jakieś nowe miejsca, w których mogę szukać tej szkoły kota. No i niedługo będziemy tej szkoły kota szukać, bo ona w istocie jest na poziom 17. Czyli zgaduję, że cały ekwipunek, który się tam znajduje, właśnie kotowy, jest też na poziom 17. Więc kiedy owy wbijemy, no to na pewno się tam udamy, a zresztą trochę wcześniej się tam udamy zawsze, bo to na pewnie 15 udamy się poszukać tych wiedźmińskich schematów, ja je wtedy wykonam, no i kiedy będziemy mieli odpowiedni poziom 17, założymy sobie ten sprzęcik. A tak jak mówiłem na samym początku, set kota to jest mój ulubiony set. Zresztą on jest najmocniejszy z tego, co kojarzę chyba. Generalnie. Oczywiście w zależności od poziomu, no to teraz będzie lepszy kota, ale później będzie przez chwilę lepszy wilka, ale tak jak mówimy generalnie, to wydaje mi się, że set kota jest najlepszym, jaki można znaleźć w gierce. Witajcie, mistrzu. Wygląda na to, że ta wasza dama to południca. Czyli? Bogowie, biedna Lusia. Ta Lusia miała brać ślub, prawda? Tak, rodzice przyobiecali ją kowalowi z miasta. Majętny był, prawda, ale starszy niż elfie ruiny. Lusia uciekła sprzed kobierca na pole i podcięła sobie żyły srebrnym sztylecikiem, który dostała na z rękowiny. Czekajcie, pokażę wam. Rodzice Lusi nie chcieli go ani do grobu złożyć, ani sprzedać. Poprosili, żebym przechowała. Potrzebuję jakiegoś osobistego przedmiotu, żeby ją wywabić i przegnać. Ten sztylet byłby akurat. Weźcie, tylko zabijcie Lusię tak, żeby już więcej nie cierpiała. Chciałem powiedzieć, że właściwie to... Moglibyśmy przecież wziąć i wydrukować te nasze księgi, które mamy w Kermoren. Co tu mogę podnieść? Plaster miodu. Moglibyśmy wydrukować te księgi, które mamy w Kermoren i po prostu je sprzedawać ludziom, żeby też wiedzieli, jak się pozbywać potworów i żeby sobie sami rodzili. Radzili. Żeby potwory się nie rodziły. Ale widzę, że mamy to głęboko w pizie i liczy się tylko dla nas zarobek. Bo nie widzę innego wytłumaczenia, dlaczego jeszcze te księgi nie śmigają po wszystkich krainach świata. No, ale biznes is biznes. Jak to mówią. Lekarze też by nie mieli kurczę pracy, jakby ludzie teraz przestali chorować. Dla nich na rękę jeszcze wszyscy chorzy. Więcej roboty, więcej siona. Chociaż to tak, chyba że jesteś lekarzem na NFZ, to tam masz przejebane. Tak samo jak ludzie, którzy po prostu się tam leczą, też byłem przejebane. Wszyscy tam byłem przejebane. Niezależnie kto, wszyscy. Dobra, biała dama, no tak, zapomniałem, że to południca, więc Jirden. I chociaż szmulcu. Cia. No, te południce to są w miarę proste. Rzucasz Jirden i nadupcasz. Lewy przycisk myszy jest kurwa cały. Full HP. Później myślisz, że rozbi tylko te trzy jej duszki i jadą. Chodź do Jirden.
Im szybciej w ogóle zabijemy chyba te duszki, tym mniej HP ona sobie zregeneruje chyba. Tak, bo ona sobie w tym momencie regeneruje hapsy. Kurde, żebyśmy jednak się nie wyjebali. Quen? Może być jakiś sportowy Quen. A zresztą możemy zacząć używać tych moich na przykład jaskółek i tak dalej, w końcu to kurwa po coś mam. Kurczę no, mogliśmy już ją zabić. Chodź tu, Jerden! No i wszystko. Szybka robota. Mówiłem, 10 minutek. Pozbieraliśmy sobie różne fajne przedmioty. Dostaniemy pito, zebraliśmy expa, dostaliśmy klucze... Ten szkoły kota, jak to się nazywa? Schemat szkoły kota. O problemie. Ope. Możecie wrócić na pole. Dziękuję. Proszę, to pieniądze. I niech wam się szczęści. Dzięki. No i wszystko zaktualizowane. Ile mamy pieniążka? 1400 golda. Całkiem sporo. Teraz co? Teraz chyba udamy się bezpośrednio do miasta. Tu jest jeszcze jakiś zapytajnik. Jest w miarę po drodze, więc bym się tam udał. Muszę sobie przyciszyć. O kurczę, bociady. O. Ciekawy ty, pierwszy raz widzę gniazdo bocianów w tej gierce. Nigdy jakoś nie zwróciłem uwagi, ale jest mega kurczę fajna i szczegółowa ta gierka. Jak mi się wydaje. Czy my w ogóle możemy sobie taką wejść z pizdy? Do tego miasta? Czy nie no, chyba potrzebujemy tego, nie? Chyba potrzebujemy glejtu też, prawda? Chyba tak. Czy nie? Czy to w końcu miasto? Wolne miasto, kurwa. To jest wolne miasto? Które to jest wolne miasto? Wolne miasto Nowigrad? To jest wolne miasto Nowigrad? Któreś miało być wolnym miastem, ale... Kurwa, średnio mi wygląda na wolne miasto, tak szczerze. Strażnik? Kurwa, na bacznej stanął momentalnie. No ma barwy tego, nie? Radowida, więc... Wątpię, że to jest wolne miasto. To wiedźma hendozony, ty. Nie obrażaj. Sprzedawca, idziemy zagrać w Venta. I wygrać jakąś kartę. Na samym początku. Niby znajdź statek, no ale wiadomo. Są rzeczy ważne. I są też rzeczy ważniejsze. Bo jeszcze kowal jest. O! Jak to mogę wejść tutaj? Zamknięte. Nie wiem, co tu jest. Halo. Kurwa, nie mogę wejść jednak. Nie da się chyba tam wejść, nie? Tak mi się wydaje, że to jest taki zamknięty okrąg i tam wejdziemy tylko w pewnym momencie, tak. To jest takie zamknięte osiedle. No niestety, no to tam nie wygramy karty od karczmarza, czy tam od sprzedawcy, ale może od kowala się uda. Gdzie ty jesteś, panie kowal? Dźwięki też są dobrze zrobione, jak w każdy kasła. Redańska, takie naturalne bardzo. Redańska armia potrzebuje cię już dzisiaj. Zaciągnij się i zostań bohaterem północy. No nie wiem, wariacie. Jedwab psy ukradniemy, co nie? Pastę. Tyk. Kurde, jak się do... O, to jest, to ty jesteś, panie kowal? A tu jest Hattori, o kurde. To jest dobry kowal. Elfi kowal. Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam. A co? Niech mnie Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Mahakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. Elfi, specjalista od mieczy. Ty musisz być Ape Harhatori. Ha, no, wydało się, to ja. Geralt z Rivii. Słyszałem o tobie wiele dobrego. O, te pierożki to... Poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Kermoren nawet. Pierożka? Tak, tak. Próbuję pierożka? Pewnie. Ja bym sobie zjadł takie pierogi.
A może o co mi stoi przed przeszkodą w sumie? Gdzie ta mi stoi przed na przeszkodzie? Kurwa, nie umiem dzisiaj mówić nic. Na przeszkodzie mi stoi dieta. Mogę coś dla ciebie zrobić? Niskokaloryczna. Tam, miecznika szukam. Szukam dobrego miecznika. Dawa ze mną na miecze. Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chęt do żony Van Horn. Nie wiem, o czym mówisz. Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. A klient Wiedźmin też człowiek, tak? Trzeba zjeść pierożka. Ma takie zajebiste pierogi. Wegańskie. Sporo tych mięsnych. To nie byle jaki. Petarda. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego no taką nie akurat, ale... babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest, ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmażu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek Kowalski. Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna. A on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny. Wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć, a jak trafiło na chędożonego nieludzia, to donieść władzą, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem, okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka, a w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Mam ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. Rozumiem, że to ktoś ważny w podziemiu. Tak, a dodatkowo skłócony z Tasakiem, który popiera Van Horna. Tylko że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie, nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiej. Gerward, mnie wkurwę mnie nawet już. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Chcę. Załatwię ci. O. Może trebusz? Też chcę. Katapulty. Też chcę. O. Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. No. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu. Jasne, a na który poziom ma kurwa ten miecze i pierogi, o kurwa. Za wysoki niestety. 20 to jest misja na 24 poziom, odpuszczamy. Idziemy odwiedzić Triss, wykonamy misję kiedy indziej, ale warto było sobie tutaj porozmawiać. Ja się tylko i wyłącznie chciałem udać do Kowala, a wyszło jak wyszło. Dobra, chodźmy. Chodźmy odblokować tablicę ogłoszeń. Wyglądasz znajomo. Bo tam jakieś znaczniki mi się podblokowują różne, więc jest to spoko, plus może przy okazji znajdziemy jakiegoś handlarza,
jakiegoś nowego kowala, jest to giga wielkie miasto. Tablica ogłoszeniowa, nowy znacznik. Dobra. Nie czytamy tego, ale pozbieramy wszystko. Może będzie coś ciekawego, nowe znaczniki. Mapa świata i jest tu sprzedawca. Chciałbym się do niego udać, zdecydowanie. Zlecenie Straży Świątynnej miasta Nowigrad. No dobra, przeczytajmy, jak nam wyskakuje. Ludzie, w ostatnich dniach kilku funkcjonariuszy Straży Świątynnej zostało w sposób bestialski zamęczonych. W tej sprawie toczy się zaawansowane śledztwo, a oprawca tudzież oprawcy nie mogą liczyć na przychylność wymiaru sprawiedliwości. Każdy, kto jest w stanie pomóc strażnikom w wytropieniu i ukaraniu mordercy tudzież morderców, poproszony jest o natychmiastowy kontakt z najbliższym posterunkiem Straży Świątynnej do Groda Czeka. Nagroda czeka. Jednocześnie zaświadamia się, że każdy, kto współpracuje z bandytą albo zataje fakty dotyczące zbrodni, podlega karze tortur, więzienia, a nawet śmierci. Zlecenie śmiertelne rozkosze. Fajne mają nazwy te wszystkie zlecenia. No kurde, moglibyśmy sobie wykonać. Na miejskiej tablicy ogłoszeń o Wiedźmin znaleźć coś, co go intrygowało. Okazało się, że utrzymanie porządku w Nowigradzie nie jest jedynym problemem miejskiej straży. Pojawił się mały lag, więc będę musiał to zmontować, ale to jest żaden problem dla widza. Dla widza to ja mogę zmontować. Zresztą i tak dzień w dzień wykonuję dużo więcej pracy niż tylko nagranie odcinka, bo później muszę go zobaczyć, rozpisać wam w której minucie co się działo, żebyście mieli na dole napisane i na przykład kiedy nie lubicie gwinta, to mogli sobie skipnąć. Zapraszam. Owego gwinta. O, a propos gwinta, wyglądasz na takiego co grywa, tylko najpierw zobaczymy, czy może nie ma jakichś kart do kupienia. Kart nie ma, ale na pewno ma bardzo fajne alchemiczne rzeczy, szczerze mówiąc. Czy my jakieś potrzebujemy teraz konkretnie rzeczy? Na szybko, tylko bym sobie zobaczył w ekwipunek. Nie w ekwipunek, tylko w alchemię. No mam tu jakiś ulepszony puszczyk, przyspiesza regenerację wytrzymałości, ale to są ulepszona jaskółka, ty. O kurczę, nie wiem gdzie znaleźliśmy ten schemacik, ale podoba mi się. Ulepszona jaskółeczka zawsze na propsie. Pełnia zwiększa maksymalną żywotność. No, czarna krew jest fajna, że wampiry i trupy jadę otrzymują obrażenia, gdy nas ugryzą. Dużo jest tu fajnych rzeczy, ale używaj tych wszystkich eliksirów, no to musiał za każdym razem klikać escape'a, żeby to użyć, więc no nie chce mi się. Ale oleje byśmy mogli wykonać. No, ja bym tutaj zatrzymał i spróbował kupić może od niego te rzeczy. No, spróbowałbym tutaj porobić te wyśmienite oleje, bo one naprawdę w sumie dużo dają. Więc widzimy się zaraz, może pokupuję od niego jakieś rzeczy. Dobra, nie chce mi się, to jest takie męczące, że trzy razy musiałem już na niego kliknąć, to już mi się odechciało. To jest takie męczące, że ja muszę za każdym razem zrobić coś takiego. Bywaj, kliknąć, poczekać aż to się załaduje, kliknąć alchemię. Zjechać na dół, zobaczyć jakich brakuje mi składników, zapamiętać te składniki, kliknąć na kupca, kliknąć pokaż mi swoje towary i ewentualnie sprawdzić, czy on ma te... To jest jakiś żart. Dam mu miecz za 2500 sprzedałem. Bywaj. Czytuję tą gierkę, nie ma takiej możliwości. Zabij automatyczny, wczytaj. Dam mu chłopie miecz za 2,5 koła. Sprzedam. I on mi da za to 3 kurwa korony nowigradzkie. Tam nilfgarskie. Shut up and take my karty do gwinta. Wyglądasz na takiego, no. Wyglądasz na takiego, co grywa gwinta. Proponuję partyjkę gwinta. O, i to mi się podoba. Słuchajcie, muszę wam pokazać talię, bo mamy sporo karty, które kupiłem i sporo rzeczy się tu pozmieniało. Jeżeli chodzi o Królestwo Północy, to nie za bardzo. A jeżeli chodzi o Skojatel, no to już jak najbardziej. Trochę tych kart zaczyna się powoli zbierać. Jeżeli chodzi o potwory, też sporo kart zaczyna się zbierać. I jeżeli chodzi o Cesarstwo Nilfgaardu, to jest talia, którą już powoli możemy grać. To jest właściwie talia, którą już mogę grać. Bo mamy wszystkie możliwe karty, jeżeli chodzi o liczbę jednostek. Natomiast no,
Szczerze mówiąc, odpuściłbym granie jeszcze tym, bo nie mam tu Nilfgaardem, bo nie mam tu ani żadnych szpiegów, ani nic, więc te karty przywracania i tak dalej, no to wydaje mi się, że średnio będą działać. Plus mam jakieś jednostki, jedynki, dwójki, no to nie są najmocniejsze jednostki, aczkolwiek faktycznie już możemy grać tym cesarstwem Nilfgaardu, bo pokupowałem karty od różnych karczmarzy. Natomiast muszę zamienić jakieś słowo natomiast, bo ja ciągle natomiast jednakże stwierdzam, iż będziemy grali Królestwami Północy. Manekin spoko, ruch dowódcy spoko, mistrz oblężniczy spoko, ta laska spoko, no i przydałoby się oczywiście, o, przydałoby się zdobyć szpiega, no ale niestety się nie udało, ewentualnie manekin, bo chłop gra cesarstwem Nilfgaardu, a to oznacza, że on będzie miał całkiem sporo tych manekinów. No nic, zagrajmy jakieś gówna na razie, co mamy. Ale to jest jakiś zwykły bob, to jest jakiś zwykły handlarz. W sumie on może mieć kijową talię. I szczerze mówiąc, liczymy na to, że kijową talię ma. Ruch dowódcy chcemy zużyć, tak jest, cyk. Okej, on rzuca kartę, no i my się chyba poddajemy. Tak mi się coś wydaje, możemy w sumie podmienić tą kartę za manekina. Nie wiem, czy to chcemy zrobić. Nie, wydaje się to głupie. Pasujemy. Koniec rundy. Bo wygrywamy, mamy za to jedną kartę. Ojej. Ale będziemy sobie mogli tą laską tutaj przywrócić tego szpiega. Ewentualnie w każdej chwili możemy zagrać, zdobyć Yennefer z Wengerbergu. Jeżeli, znaczy po tej wygranej rundzie będziemy mogli Yennefer zdobyć. W sumie teraz sobie uświadomiłem, że chyba ani razu... Serio, chyba ani razu Yennefer, kurczę... nie udało mi się... zdobyć normalnie do grania. Chyba ani razu nie zagrałem nawet Yennefer. No, wydaje mi się, że ani razu we wszystkich rozgrywkach nie zagrałem Yennefer. No jest trochę przypał, bo... Jest trochę przypał, niestety. Bo dostaję ostry wpierdol tutaj. Myśmy musieli zrobić coś takiego. Coś takiego, to też jest bez sensu w sumie. Ale zróbmy coś takiego, rzućmy tą piątkę. I... I tak. No dało się to lepiej zagrać, ale dobra, taki bob jest. Liczmy, że teraz zdobędziemy coś fajnego. Szpieg? Kurwa, trzaskający mróz. No nie wygramy tego, ty. Pierwszy raz chyba przegram z jakimś bobem. Nie wiem, czy mi mózg nie funkcjonuje dzisiaj? Istnieje taka szansa? Proszę nie... dupa. Dobra. Przegraliśmy. Raczej. On ma 6 kart, my 2. O, Gerwar z Rivi, świetnie. GG. Ja to jakoś rozegrałem. Kurwa, no mocne ma te karty, specjalne. No, jeszcze szansa, 5 gości. Trzaskający bruz? Pewnie, że tak. O, no i... No i może się poddać i tak wygrał. Dobra, jeszcze raz, kupiec. Nawet minimus dzisiaj nie funkcjonuje. Nie wiem, co się dzieje. Zadychę. Przegrywamy majątek, klasycznie. Proponuję partyjki gwinta, tak jest. Nie jestem w tym takim trybie nagrywania. Za dużo myślę bardziej o takim życiu normalnym. Rozumiecie, o życiu normalnym. To mi odjebało już mocno, widzę. To jest dzisiejsza młodzież. Dobra, dwa manekiny, super. Trzaskający mróz mogę sobie wsadzić w pizdę. I czyste niebo, czyste niebo, czyste niebo, czyste niebo też wymieniam.
No i nadal nie mamy szpiega niestety. Kurczę, mam... Ani Yennefer, ani szpiega nie ma, no. Mam takie fajne karty, ale... Ale nie mam takich fajnych kart niestety. Pożoga, wybornie. Nie wiem, czy my gramy ostatnim linię teraz, w tym momencie? Nie no, ostatnia linia to na ostatnim rundę raczej. Dobra, cyk. Szpieg, dobra. Super, bo będziemy mogli sobie to jąknąć. Okej, okay, kolejny szpieg. Super, bo będziemy mogli sobie to jąknąć. Nadal wygrywamy 4 punktami. Okej, okay, on gra dalej. No to my mu szpiega, cyk. Kolejni szpiegowie. To nawet jak on się podda, to on gra dalej też. A co on miał? A, że to jest o 3 losowe karty z ręki przeciwnika, jego umiejętność. Dobra, i gramy mu dalej. Cyk. I co teraz? Podda się? A nie, podpierdoli sam manekinem, okej. Okej, okej. A my mu cyk. Dobra, bo coś trzasło i musiałem zapytać, czy wszystko gituwa jest. Rzucę mi szpiega. Czy my chcemy to grać? Możemy w sumie tego zioma dołożyć i to będzie plus 4, plus 8. Czyli plus 12 i będziemy mieli 20 tutaj życia. Ja bym tak zrobił w sumie, cyk. 20 życia, kurwa, 20 punktów. Co ja dzisiaj gadam za głupoty? Mózg, kurwa, spalony, nie? Styki przepalone są ostro. No i co, tego zioma rzucimy? A czemu nie właściwie? Chcemy wygrać to. Gramy pod zwycięstwo, okej. Okay. On też rzuca fajną kartę, Leto. Czy my bierzemy ruch dowódcy? No chyba tak. Chyba tak. No nie dziwię się, że spasował. Bardzo dobry. Bardzo dobry ruch. No i... Runda wygrana, dostajemy za wygraną rundę kartę, mamy wszyscy po 9 kart, ja mam jeszcze szpiega, mam laskę Yennefer, która przywróci szpiega, mam tą laskę, co w ewentualności też szpiega może przywrócić. Jest git, wreszcie to jakoś się fajnie ułożyło. Okej, okay, on to musi wygrać, także my sobie możemy grać, co nam się żywnie podoba. I on też musi grać i followować to dalej. Czy my teraz chcemy grać Yennefer? Chyba teraz. Cyk. I przywalimy mu szpiega. Tyk. Zbieramy kolejne karty. Elegancko. On musi grać dalej. On ma 7 kart. My mamy kart 11. 11. Pasujemy. Chłop wygrywa. Jest git. No i ostatnia runda będzie, kurwa, solidna. Co on przywróci? Śpiega. Mądrze. My mamy tutaj jakieś szpiega spalonego? Nie. Yennefer nie mogę chyba przywrócić. Jest tu coś ciekawego do przywracania? Średnio na razie. Może tą laskę co przywraca wygramy na samym końcu. W razie by chłop stwierdził, że pożoga to jest karta, którą on chce zagrać. Yennefer. Kolejny szpieg. Bardzo fajnie to zagrał. Kurwa, dobrze to zagrał, no. Elegancko. Niestety. Ale wydaje mi się... Nie no, w sumie jest równo w kartach. Może być ciężko. Chociaż z drugiej strony, no my mamy zajebistą umiejętność naszego króla. Termowy ruch dowódcy. Jednak tutaj ruch... Ruch dowódcy... Totalnie OP kartą. Game changer, tak zwany. No. Tylko żeby nie miał pożogi, bo wtedy to mamy
Przejebane, fest. Wtedy to lecą wszystkie karty. Okej, okay, on też ma ruch dowódcy, ale za dużo to se nie zboostował. Mamy cyk. Tylko bez pożogi. Minus 30 punktów. Okej, okay, przywraca kolejnego szpiega, kurwa. Niedobrze. Milfgardzki łucznik, solidna karta. No ale tutaj trebusze versus chłopie, strzał z łuku. Bez szans. I robimy jeszcze cyk. I robimy cyk. No i mamy zero kart. I robimy cyk, cyk. 140 punktów. No, chyba nie wygra tego, chyba że pożoga. A to mi teraz jedną kartę zgarnę, więc... Dobra. Udało się. No 140 punktów to solidna ilość. Jest git. No, coraz lepszy ten... ten secik. Ulewny deszcz dostaliśmy. Czuć, że Gerward wintał coraz lepsze. Ja tutaj widzę Kowala. Kowala, którego jeszcze wcześniej nie widziałem. Witam, witam. Coś do naostrzenia, przekucia. O, a może partyjka winta. Co ty na to? Wariacie, zadychu. Chcę grać w karty. No i to mi się podoba. Mega chillowy taki będzie odcinek. Jakoś mi dzisiaj to prowadzenie odcinków nie idzie. Zawsze myślałem, że prowadzenie odcinków z samego rana to jest najwybitniejszy pomysł. Aczkolwiek z tego co widzę, to chyba na wieczór bardziej oddaję, bo po prostu na wieczór nie myślę o tym co mówię. Po prostu mówię jakieś pierdoły i to jakoś się skleja całość i jakoś w sumie ostatecznie to całkiem nieźle brzmi. Dobra, wymienimy tego zioma. No, te dwa manekiny to są mi właściwie, nie wiem po co. Tą laskę mogę podmienić tymi manekinami dwa razy. Jedyne co mogę zrobić, co to za karta? Pierwszy raz widzę. Lodowy gigant. Uciekłem w życiu jeden raz przed lodowym gigantem i nawet się tego nie wstydzę. No to my kurwa. Vernono. Veneno Rocher. No to my cyk. Pod pierwszą linią. No karty mamy takie kurwa średnie bym powiedział niestety. Ale spróbujemy coś z tego ugrać. Mamy, no mamy te dwa rogi dowódców, chuj wie po co. On też sobie zboostuje pierwszą linię. Ale my nie będziemy obojętni, my też zboostujemy pierwszą linię. I drugą. Chociaż teraz to zboostowanie drugiej linii nic nie da. Da. Pas. On sobie jakąś jedną kartę zostawi. Mam nadzieję, że to nie będzie ruch dowódcy. Dobra. On ma 4 karty, my mamy 6 karty z git. Przeciwnika pewnie się podda, przynajmniej tak jest. Jak zazwyczaj się robi na potworach, że wygrywasz pierwszą rundę, a drugą od razu poddajesz. Przynajmniej zauważyłem, że tak sztuczna inteligencja robi. Znaczy przeciwnicy w Nowigradzie, chciałem powiedzieć. Mój ruch, no dobra. Robimy cyk, oby nie miał pożogi, bo inaczej mam trochę przejebane. Przecież nie, jak rzucę trebusz, to jak on rzuci pożogę, to mi spali trebusz. Dobra. No i niedobrze. Nie podoba mi się to, ale ma dwie karty na szczęście tylko. Germanie. Zamieniamy sobie cyk. Manekinem. Czyste niebo. Cyk, przywracamy kolejną kartę, tym razem Rębacza. Geralt z Rivi za 15. Czemu one stali potwory? On powinien być stali giga koksy, nie w potwory. No chociaż jednak Wiedźmini są potworami. Potwory stworzeni do zabijania potworów. Bo tylko teraz ja gram ze sobą. Ty wygrałem to czy przegrałem?
Grałem chyba, co? No i powstał. Niedużo, bo niedużo, ale... Miałem strasznie chujowe karty. Git i teraz bym jeszcze pogadał z tym kowalem. Tak, tak, no właśnie na temat różnych przedmiotów, które może potencjalnie masz w eku. Masz jakieś dobre rzeczy? No tak średnio z tymi dobrymi rzeczami. Nawet bym powiedział, że chujowe masz rzeczy. Schemat rzemieślniczy. Ja bym pokupowałbym. Te schematy rzemieślnicze są akurat super giga koks. One zawsze się przydadzą. Więc schemat rzemieślniczy, no pokupujmy no. Na co trzeba wydawać, kurczę, pieniążka. Tak mi się wydaje. Szansa na zamrożenie to nie, ale te wszystkie schematy na zbroje i tak dalej to chyba warto jest kupować. No ma różne rzemieślnicze rzeczy, które mogę od niego kupić. Olej bym kupił, bo to nigdy za mało. No mam 17. To chyba wystarczająca ilość. No bo chcemy robić to oleje na te potwory. No i więcej nic tu nie ma co do kupienia. Znaczy jest dużo do kupienia, ale nie zamierzam tego kupować. Aktualnie jest mi niepotrzebne i mogę proste narzędzia kupić w sumie rzemieślnicze. Też się zawsze przyda do naprawiania naszych rzeczy. Gdyby Gerward był w jakiejś podróży. A i w sumie może mi naprawić... Pokaż mi swoje... Naprawić mi, wariacie, możesz jakieś miecze. 127, elegancko. A mogę ci sprzedać w sumie te miecze, które mam ze sobą. 400 dasz za to. Ty, to chyba fajna jest cena. Miecz też jest zajebisty w sumie. Kurczę, chyba dużo daje, mi się wydaje. Nie będę tego z powrotem teraz do naszego krasnoluda. Chyba, Taśko. Dodajmy mu to. Cyk. Cyk, wilk się nazywa miecz. Cyk. To jest na poziom 14, może sobie zostawię. Topór bojowy sprzedaj. To sprzedaj, to sprzedaj, to sprzedaj, to sprzedaj, to sprzedaj. Raczej wątpię, że któryś z tych główien będzie lepszy od mojego aktualnego setu gryfa. Więc nawet nie patrzę za bardzo. Pyk, 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 pyk. I zbroje też byśmy posprzedawali. Pancerz wojownika Frey. Ładny ten pancerz chyba. I dużo warty. Sprzedajemy. Pancerz redańskich halabardników. Sprzedajemy. Dużo warty. Buty kondotiera. Sprzedajemy. Dużo warte. I gorsze. Sprzedajemy. Myśliwego. Gwardzisty. Tropiciela. Rękawice zabójcy. Ja zawsze lubię. A już nie ma pitongu. Kurwa, do snago. Wydoiliśmy. Lubię zawsze takie spodnie. I mega, mega luźne. Zawsze staram się w takich chodzić właśnie luźnych spodniach. Wygląda może jak debil, ale przynajmniej wygodnie w jajca. No i koksa, to jest chyba najważniejsze w spodniach, tak mi się wydaje. No dobra, to bywaj. 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 Nie wiem ile jest minut odcinka, ale wydaje mi się, że około 50. Czy my chcemy wykonywać dalej misję, czy chcemy zakończyć dzisiejszy odcinek? Wydaje mi się, że wykonajmy zlecenie i zróbmy taki dzisiaj godzinny, półtora godzinny odcinek. Dlatego, że mam wrażenie, że ten odcinek nie był jakoś turbo śmieszny, ani turbo interesujący, ani turbo dobrze prowadzony. Dlatego zróbmy chociaż dłuższy. Ty. Czy on nie wygląda jakby miał... Mam wrażenie, że ten strażnik wygląda jakby był Kidosem. Jak tu przed chwilą przyszedłem. Nie, cofnijcie sobie, ale mam wrażenie, że wygląda jakby miał metr, kurczę. Ja w sprawie zlecenia. 69. Stworzenie zmasakrowało nocny czyli karzeł. Wszyscy uzbrojeni po zęby. Chłopy na schwał. Skąd wiadomo, że to potwór? Wystarczy spojrzeć na zwłoki. Ale chłopy, negocjacje. Rozmawiajmy o nagrodzie. Znam swoją cenę. No to jak potwór porządny, no to 330. To już lepiej, ale jeszcze za dużo. Tak, tak, tak. 320. Dobra, 310. No dobrze. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Oczywiście jak się spiszesz. No. No i cacy. Jak wyglądały ciała zabitych? Jak żyje, nie widziałem czegoś takiego. A człowiek już się przecież na trupy napatrzył. Kiedyś słyszałem opowieści o ludziach, co na pustyniach zalikani ginęli od gorąca.
Ci zabici właśnie tak wyglądali. Oj kurde, coś czuję, że to nie będzie takie szybkie zadanie. Pochowane? Był rozkaz, żeby ich spalić. Nasz medyk dobrze im się przyjrzał. Z nim gadaj. Siedzi teraz w dokach. Zobaczę, co się da zrobić. To nie będzie szybkie zadanie. Razem z chłopakami zrobiliśmy ściepę na nagrodę. No, przygotujcie się na najbliższe pół godziny ścigania jakiegoś potwora, który odpala innych. Pamiętam tą misję, znaczy nie pamiętam co w niej robiliśmy, ale pamiętam, że była zajebiście kurewsko kurczę długa. Czy jak ja to ukradnę, to... A, witam strażnika. Dobrze, że nie wziąłem tego. Nie pamiętam, co to powodowało, te spalenia, ale pamiętam, że... Mistrzu, nie że była długa misja. Dobrych ludzi brakuje nam do kufelka. No bo my tu koledzy po fachu. No i się mistrzu weźmi, nie? A my obaj rzeźnicy. Wy szlachtujecie i my szlachtujemy. Tylko wieźminom płacą więcej. Bo tej wioski całe się zrzucają i możni grosza nie szczędzą. Najwyraźniej trafiałem na złych możnych i niewłaściwe wioski. No nie daj się prosić, mistrzu! Wszak wiedźmini pomagają ludziom w potrzebie. Wspomogę was? Dajcie spokojnie przejść. Bardziej wam pomogę, jeśli nic wam nie dam. Przepuśćcie mnie. No, mistrzu! Wy lepiej ważcie słowa. To, żeśmy po jednym fachu jeszcze nie znaczy, że wam wszystko wolno. Ty cicha, biedy nam napytasz, przecież to wiedźmy. Odwalcie się. Zejdźcie mi z drogi. A nie zejdziemy. Ja zejdę. A mnie nikt rozkazywał nie będzie. Wiedźmina też Moresu mogę nauczyć. No dobra. Kurwa, poczekaj no. Kurwa, gnoju jebany. Na dobre uniki robi. Ty mogę używać czegokolwiek? Nie mogę. Atakuj, atakuj. W sumie nie jest taki słaby. Tylko poziom ma w sumie chujowy, to jest, miało być skalowanie. Ale potworów, a nie ludzi w sumie. Nie no, dobra. Chłopca bił przez 30 minut powietrze. 30 minut, jak ta walka 30 sekund trwała w sumie. Ja zawsze mówię 30 minut, jak podaję jakiś przykład, nie wiem dlaczego. 30 minut, chuj wie po co mówię 30 minut, ale zawsze mówię 30 minut, a jest tu karczma. Ojejciu, no to zahaczmy o tą karczmę, bo trzeba pograć w winta, kurwa. Nie no, bo... Nie no, wykrzyknik. Nie no, dobra, zróbmy, zagrajmy w gwinta i zakończymy dzisiejszy odcinek i resztę porobimy. Jeszcze bitwy tu są. Dobra, to jutro porobimy. Nie mogę odpuścić tego miejsca. Chcę zagrać w gwinta, a trzeba z nim koniecznie zagrać w gwinta. Nie jestem głodny, ale chętnie zagrałbym z tobą. Tego względu, że od niego możemy wygrać kartę, od każdego karczmarza i tak dalej możemy wygrać jedną kartę. Natomiast ja jak przejdę koło tego obojętnie, to kompletnie zapomnę o tym, że u niego akurat tej karty nie wygrałem. No i nie będę się wracał niestety. Po co mi czyste niebo i ten trzaskający mróz, jak ja zawsze te karty wypierdalam? Bez sensu. Dlatego trzeba szybko tutaj rozegrać partyjki gwinciorka. Gramy pod... pod co gramy? Pod boostowanie mu statysty chyba. I zagranie szpiega, pod to gramy. Dobra, on ma 19 punktów, ja mam 0 kart, 11 w Germanii, kurwa, klikam ze spacy i elo. Przeciwnik wygrał tę rundę. Hawekarskie wsparcie. Cyk. Ma Vernon. Hmm, 30 punktów. No dobra. Przeciwnik spasował. Ile bym będziemy mieli punktów? Wyrzucę to. Jeszcze bym dorzucił, czy może to rzucił?
Zróbmy coś takiego. Tak powinno być git. Może dobierzemy coś fajnego. Może tego zioma dobierzemy. Aaa, manekin. Fajne są manekiny, tylko... Tylko w momencie, gdy masz szpiegów... albo jakąś laskę, która przywraca twoje spalone karty. Czy tam zużyte karty. Generalnie to ci szpiegi, znaczy te manekiny to bez szpiegów i bez tych to totalnie useless są. Ale wygrajmy, czyli się jakiś mega kurwa zmęczony, nie wiem dlaczego. Nie wiem co jest grane, ale się czuję mega zmęczony. Czy nic nie zrobiłem, jest 13. O kurde, ty, on sobie pożogą też pali karty? Nie wiedziałem o tym. Ale dobrze zagrał, bo mi spalił ostatnim linię. Ja sobie tą ostatnią linię boostuję, więc... Tak, co, ale eleganckie zagranie. Czy my to wygraliśmy? Oj, chyba kurwa, nie bardzo. A, możemy też mu podjebać szpiega. Bardzo dobrze, że to zagrałeś, kolego. Elegancko. Dobra, jednak gituwa. Pyk, może coś fajnego. No, całkiem spoko chyba wyszliśmy. Chyba lepiej wyszliśmy niż on. Tak mi się wydaje. Cyk. Cyk. I cyk. Kurwa mać, rebis. Ruda zakończyła się rebisem. Niedobrze. Zagra jeszcze raz. Manekin, róg, mistrz oblężniczy, jest jeden szpieg. Miałem wyjebać te karty niepotrzebne, pogodowe. My ich w ogóle nie używam. Dobra, ciebie wypierdolę. Halo? Wybierz. O, pięknie. I wywaliłbym jeszcze ciebie. Okej. Za czystą pogodę. No nie opłacało się, ale pomyślałem, że może jakiegoś szpiega dostaniemy. Na przykład Dijkstra. Dobra, cyk, szpiega. I dwie karty. Dijkstra? No niestety. Tajemniczy elf. A to jest oj, to jest mocna karta. Niezwykły żartować. To jest mocna karta, dlatego że ja nie mogę jej manekinem zgarnąć. Czy my gramy dalej? Chyba pas, co? Chyba on ma dużo przewagę. Chyba spasujmy. Czemu nie mogę spasować? Czasem to się buguje i nie mogę na to klikać. Niestety nie zgarniemy sobie go manekinem, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo sobie tą laską tutaj możemy wywrócić, tą medyczką. Trzaskający mróz by się przydał, bo coś mam wrażenie, że on sobie to zboostuje tą pierwszą linię tak zajebiście, że przepierdolę jeszcze tą rundę. O, przeciwnik spasował. No i po moich planach genialnych. Trebusz? Chyba trebusz? Tak jest. Gramy coś takiego, pasujemy oczywiście. Bo my trebusz sobie wraz ze szpiegiem przywrócimy. I teraz tak, właśnie ta laseczka i szpieg, cyk. Wybierz. Dwie karty do kiermany. Git. Chyba dobraliśmy w ogóle tego, nie? Manekina. No i co, robimy tak. No właśnie, dlatego trzaskający mróz mówiłem. Niestety nie mamy tej karty. Medyczka, pyk. Trebusz, przywróć. Nie mogę zmienić na trebusz, cyk. Zresztą to tam jest i tak ostatnie. O kurwa. Ale mam czyste niebo i więcej kart, więc git.
No i co, już gramy full, nie? Lecimy. Venom. Venom? Vernon. Venom to tak kurwa ten film. Ten czarny Spider-Man. Whatever. Medyczka, okej. Mógł sobie chyba szpiega przywrócić, czy nie mógł? Nie, nie ma szpiega. Sae Sandhesis. Wielu z nas nie zobaczy jutrzenki, a my będziemy pielęgnować ich groby. Tego co kojarzę, to my z nią walczyliśmy i to był ten smok chyba, nie? W Wiedźminie dwójce, tak mi się coś kojarzy. Czy to ta laska właśnie była? Ale mogę się mylić jak zwykle, bo mam niestety mózg kurwa zrobiony z żelatydy. W ogóle to jest pojebane, że w żelkach jest żelatyna. Tych takich normalnych. Rozumiesz, z kości kurwa, kości, chrząstek i później ty to jest żelka. To jest gruby shit. No i to jeszcze podmieńmy, rzućmy tam. I komando. I czyste niebo. Wygrałem? A. No tak. O najważniejszym zapomniałem. Ale ciężko było. 98 do 94. Kurwa, mocne skojatel jednak. Dzięki wielkie za obejrzenie i dzięki wielkie Kaczmar za kartę. My widzimy się w następnym odcinku. Wykonamy sobie zlecenie i pójdziemy oczywiście głównym wątkiem. Spotkamy Tris Merigold. Mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że następny odcinek będzie dużo, dużo lepszy. Nie wiem, jakiś się mega przymulony czuję mimo tego, że wypiłem dzbany yerby kurwa i zjadłem jedzenie. Powinienem mieć mega, mega duże siły, ale jest jak jest. Dzięki wielkie jeszcze raz, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, wpadajcie na socjale i widzimy się jutro.